Nazywam się Bartek Gajewski, mam 18 lat, mieszkam w Stężycy. Chodzę do trzeciej klasy liceum. W 2004 roku otrzymałem diagnozę MPS typu drugiego, a w 2009 otrzymałem już leczenie. Przed tym, kiedy nie dostawałem leczenia, moja sprawność była dużo gorsza, szybciej się męczyłem, moje stawy były bardziej przykurczone, a teraz, kiedy otrzymuję, mogę już bardziej rozpracować ręce. Dzięki lepszej sprawności mogę pływać, jeździć na rowerze, a także chodzić na długie wycieczki po górach. Po kuracji zacząłem szybciej rosnąć, a moje włosy są w dużo lepszej kondycji. W wolnym czasie słucham muzyki, spotykam się ze znajomymi. Często korzystam z komputera, na którym oglądam filmy, gram, czytam wiadomości, a także rozmawiam na Facebooku ze znajomymi. Na co dzień chodzę do szkoły. Mam także zajęcia dodatkowe z matematyki i angielskiego, a w wolnym czasie jeżdżę na basen. Wiele lat interesowałem się klockami Lego, głównie robotami. Lubiłem je kolekcjonować i układać. Dzięki temu ćwiczyłem moje palce, są bardziej manualne. Stąd na moich półkach jest tak wiele robotów, mam ich ponad 40. Lubię do nich wracać, składać je na nowo. Przypominają mi one dziecięce lata. Jestem w ostatniej klasie liceum. Po ukończeniu chciałbym iść na studia, na przykład do Poznania. Mieszka tam moja babcia. Rozważam między biotechnologią a informatyką. Do końca sam jeszcze nie wiem, co wybiorę. Zależy, jak napiszę maturę. Miesiąc temu zdałem prawo jazdy. Bardzo się z tego cieszę. Dzięki temu będę mógł jeździć do szkoły, a także do szpitala. Jednak nie mam jeszcze samochodu. Marzy mi się mieć jakiś sportowy samochód. Moim marzeniem jest też podróżowanie. Chciałbym zjeździć Stany, Chiny albo Brazylię. Do tej pory byłem w Londynie, gdzie mieszka mój wuja. Bardzo mi się tam podobało. Zwiedziłem wiele zabytków i chciałbym poznać inne kultury. Moim marzeniem związanym z leczeniem jest to, aby mógł być już zdrowy. Dotychczas często jeżdżę do szpitala. Słyszałem, że są prace nad terapią genową, więc może w przyszłości moje marzenie mogłoby się spełnić. Innym moim marzeniem jest nauczyć się jeździć na desce snowboardowej. Niestety w tym roku nie uda się. Być może w następnym moje marzenie się spełni. Przy tej chorobie nie należy się poddawać, należy ćwiczyć. Ja chodzę na zajęcia, gdzie mam wirówki wodne na ręce i nogi. Mój rehabilitant rozciąga mi także te kończyny. Potem mój rehabilitant masuje mnie. Także ćwiczę na sali, gdzie rozciągam się na piłce. Nie męczę się też aż tak bardzo na basenie, kiedy pływam. Jeżdżę na rowerze. Ostatnio byłem nawet na wycieczce w górach. Już nie sprawiała mi ona tak bardzo trudu. Bardzo istotna w moim życiu jest rodzina, która wspiera mnie i pomaga mi radzić sobie z chorobą. Są oni dla mnie najważniejsi.